Witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mamy wiadomości na 26 kwietnia 2019 roku. Tak jak widzieliście dzisiaj, dzięki waszym komentarzom oczywiście podpowiedzieliście, że raz powinno być to wejście intro na samym początku, raz na koniec, także będę dodawał raz tak w podzięce za waszą pomoc. Dzisiaj też jest czwartek, czyli Bitcoin Phoenix miał czas odespać parę dni, więc Elipal miał wyjść jutro, nie zdążyłem, bo jeszcze miałem spotkanie na Zoomie z osobą, którą tworzymy razem projekt, gdzie będzie w czerwcu lub lipcu najpóźniej wydany portal z newsami, nie tylko, będziecie wiedzieć o tym dokładniej. Wszystkie osoby, które będą tutaj oczywiście na Bitcoin Phoenix i na Telegramie i na tym Discordzie będą mogły oczywiście na tym portalu dodać też swoje foty, zdjęcia, że będzie to portal społecznościowy z newsami. Resztę oczywiście się dowiecie w kolejnych tygodniach. Miałem dzisiaj rozmowę godzinną praktycznie z osobą, która mi tutaj wszystko pomaga, tworzy ten portal i ruszamy pomału do otwarcia. Także czerwiec, lipiec będzie otwarcie tego portalu, nazwę i wszystko będziecie znać w kolejnych tygodniach. Będziemy najpierw oczywiście testować u nas na tej naszej grupie, na Patronite, gdzie wszystkie osoby, które tutaj są. Do tej pory mamy 41 osób. Ci, którzy supportują na Patronite, mają dostęp już teraz do tych rzeczy, ale wszystko też dodaję w tym samym czasie w społeczności. Też możecie tutaj się dowiedzieć wszystkie newsy, także zapraszam. Jeżeli chcecie, możecie oczywiście. I co najważniejsze, 4003 subskrypcje. Na telefonie już pokazuję 4007, na mobilnym, także dzisiaj dodało się około 15-20 osób, także codziennie jest nas coraz więcej. Ten miesiąc, albo ten tysiąc zajął najdłużej ze wszystkich, bo chyba około 2-3 miesięcy, także to nie było, nie pamiętam, 2 miesiące może, zajęło tysiak kolejny, ale przynajmniej widzę, że się pojawiacie i to jest najważniejsze. Także Elipal będzie najprawdopodobniej w niedzielę, a pomiędzy będą audycje tutaj tworzone, czasami będą dwie, czasami będą trzy, jak tylko będę miał czas jeszcze dorobić jakąś. No po prostu czas nie pozwala na to, żeby wszystko ogarnąć. A chciałoby się zupełnie inaczej, ale jest jak jest. Jest świetnie, dziękuję wam za to, że tworzymy jedną tutaj fajną, ciekawą rodzinę i wszyscy inni tak samo, youtuberzy robią tutaj świetną robotę i o to właśnie tutaj chodzi, żeby tą informację, wiadomości, naukę przekazywać wam o świecie krypto. Okej, przejdźmy do koń papryki, zobaczmy co tutaj się dzieje. Czyli dodrukowanie Tethera nie pomogło, a widzimy, że wróżenie z fusów już tak. Także spadek i to duży. W jedną godzinę 6% Bitcoin leci na łeb i szyję. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Czy to by się okazało prawdą? Właśnie ta ostatnia korekta. Ciekawy jestem, do ilu jesteśmy w stanie polecieć. Market cap minus 4% od razu. Zobaczcie, te wszystkie boty instytucjonalne, które są ustawione pod względem ceny Twittera, nawet niektóre są podlinkowane do Twittera, do newsów, one zbierają te informacje i też wszystkie inne kryptowaluty idą od razu w dół. Zobaczmy Bitcoin i projekty ostatnie w 24 godzinach, które sobie najlepiej poradziły, to jest Digitech Futures 9%, Crypto.com 4%, KuCoin Shares 1%, ale zaraz będą tutaj spadki, zobaczcie na godzinę, jakie one spadki są teraz w tym momencie. Digitech DAO minus 12%, NULS minus 12%, OmiseGo minus 12%. Procent, także dzieje się. CCN i pierwsza wiadomość dzisiaj, Nike, bo Nike's wchodzi do świata krypto. Będą tutaj prawdopodobnie tworzyć swoją kryptowalutę i to będzie się nazywać CryptoKicks. Dzięki temu będą mogli na tych wszystkich swoich portalach społecznościowych używać digitalnego tokena, czyli kryptowaluty. Będzie ona używana też w grach różnych tutaj kolekcjonerskich, akcjach, jak i w serwisach do Nike'a. Także widzimy, że Nike też nie chce zostać w tyle i wchodzi w świat krypto. Także będzie to nowa zastrzeżona marka CryptoKicks Nike'a. Jeżeli już usłyszycie w przyszłości o tym, będziemy też informować dokładniej, co tutaj chcą stworzyć w kryptoświecie. Kolejną wiadomością CCN jest
prawdopodobny pożar, który się zdarzył w Byte BTC w święta, dokładnie w Christmas Eve, gdzie ludzie potracili krypto, prawdopodobny to był pożar i do dzisiaj nie odzyskali swoich kryptowalut. Na przykład jeden z użytkowników tu się skarży na to, że niby dostał z powrotem 42 Ethereum, ale one zostały potem wysłane do Byte BTC i po prostu był double spend, gdzie on tego w ogóle nie zrobił. Także widzicie, że trzymanie swoich krypto na takich giełdach jak Byte BTC czy gdziekolwiek, zawsze grozi właśnie taką akcją. Może się tak zdarzyć, że te krypto zostaną potracone. I do tej pory nie udało się ustalić, czy naprawdę się zdarzył ten pożar, jeżeli chodzi o Byte BTC. W ten sam dzień była też informacja o tym od Byte BTC, żeby ludzie wyciągnęli swoje kryptowaluty z tej giełdy. Także bardzo dużo niejasności jest tutaj i ludzie mają duże problemy z odzyskaniem swoich kryptowalut. Cointelegraph tym razem mówi o IBM, który tutaj będzie razem współpracował z chińskim producentem marki Lenovo. Wiemy, że IBM chyba sprzedał prawa Lenovo do jednej ze swoich serii laptopów chyba na początku lat 2000, gdzie wiemy, że Lenovo współpracuje w jakimś stopniu z IBM. I co teraz się wydarzy? A więc na Lenovo Customer Service, czyli całe biuro obsługi klienta, będzie postawione na blockchainie. Także też widzimy, że tutaj blockchain wchodzi w świat Lenovo i biura obsługi klienta za pośrednictwem IBM. W Ameryce Daily Huddle przedstawia, że powstanie kolejne 2000 maszyn. Informowaliśmy o tym w styczniu już, że za pomocą CoinStar można w Ameryce, w Wielkiej Brytanii chyba też dokupywać bitcoiny za pomocą tej maszyny. I teraz dowiadujemy się też, że 2100 maszyn będzie dokoptowanych, czyli pojawią się w Austin, w Bostonie, w Chicago, Houston, Los Angeles, Philadelphia, San Diego, Seattle i w Dystrykcie of Columbia. Także będziemy mieć tutaj kolejne te maszyny i ludzie będą mieli jeszcze większy dostęp. Widzimy, jak bardzo potrzebne są teraz te maszyny, jeżeli chodzi o zakup bitcoina. Także mają drugie odrodzenie te maszyny, bo wiem, że w Wielkiej Brytanii korzystałem nieraz, gdy zebrałem powiedzmy całą puchę żelaznych monet czy miedziaków, jak to się nazywa. Wchodzisz do tej i ci podawali po prostu, ale duże opłaty były, muszę przyznać, chyba było nawet 10-15%. Teraz jest 4% od bitcoina, od wpłat w bitcoinie i czekamy około 10-30 minut na załadowanie bitcoinem portfela z CoinStar. Także widzimy, że rozrastają się chłopaki. Compari.pl mówi o wykrytym nowym wirusie, który zarabia 25-krotnie więcej niż inne popularne malware. Symantec, amerykańska firma zajmująca się bezpieczeństwem oprogramowania, znalazła nowy rodzaj złośliwego oprogramowania wykorzystywanego do infekowania firmowych komputerów w celu późniejszego wykorzystywania ich do wydobywania kryptowalut. Nowy wirus zainfekował już ponad 12 tysięcy urządzeń. Oprogramowanie zwane BPay skupia się głównie na infekowaniu komputerów należących do firm, a nie indywidualnych użytkowników. Wykorzystują ono narzędzia hakerskie, które wyciekły z amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego NSA do rozprzestrzeniania się w sieciach korporacyjnych w celu zainfekowania jak największej liczby komputerów. BP zauważony został po raz pierwszy w styczniu 2019 roku. Od tego czasu zainfekował już ponad 12 tysięcy urządzeń należących do 732 organizacji. Aż 80% z nich zlokalizowanych jest w Chinach. Naukowcom udało się już ustalić, że złośliwe oprogramowanie rozprzestrzenia się prawdopodobnie poprzez złośliwe wiadomości e-mail. Wirus wykorzystuje także hasła zapisane na dyskach komputerów w celu szybszego rozprzestrzeniania się po sieci. BP zarabia 25-krotnie więcej niż popularne wirusy. W ciągu miesiąca wirus jest w stanie wygenerować dochód w wysokości nawet 750 tysięcy dolarów. Warto przypomnieć, że popularne wirusy służące do kopania kryptowalut za pomocą przeglądarek internetowych zainfekowanych komputerów były w stanie zarobić zaledwie 30 tysięcy dolarów miesięcznie. W raporcie zwraca się także uwagę, że pomimo znacznej spadki wartości całego rynku kryptowalut, wirusy służące do wydobywania cyfrowych aktywów za pomocą zainfekowanych komputerów wciąż są jednym z najczęściej wykorzystywanych przez hakerów. Także ciekawie tutaj, jeżeli chodzi o Comparik, Ledger podaje informacje o tym, że mamy tutaj malware. To złośliwe oprogramowanie, które zastępuje Ledger Live na twoim komputerze i prosi od razu o 24
to słowne, czy te 24 słowa, które podajecie przy ledgerze aplikacji, żeby je wpisać. Po prostu nie wpisujcie tego, zgłoście się do, tutaj oczywiście Medium jest napisane, co tu dokładniej zrobić. Można przeczytać cały ten artykuł. Uważajcie, bo to tylko jest na Windowsach, tutaj widzimy w tym momencie, i nigdy nie wciskajcie tam 24 słów. Nigdy, jeżeli was poprosi o to Live Wallet. Także zostawcie to sobie, to wtedy wiecie, że to jest malware. Cointelegraph i tym razem Stellar. Wielkie partnerstwo z Wirexem, czyli tą kartą, która możemy za pomocą krypto używać jej w sklepach. Payment Processor, też można wysyłać oczywiście kryptowaluty. Będą tutaj mieć partnerstwo ze Stellarem i oprócz tego Wirex jeszcze wyda 26 stablecoinów. W nich będą dolary, euro, funty, inne stablecoiny oparte właśnie na tych walutach. Także widzimy, że Wirex rośnie w siłę i też mają partnerstwo ze Stellarem, czyli będzie dostępny XLM na ich karcie Wirex. CNN informuje o tym, że Binance Coin już w tym momencie zarobił 287% od początku 2019 roku, czyli wrzucilibyście 1000 dolarów, dzisiaj byście mieli 2870. Także super, jeżeli chodzi o Binance Coin, ładnie tutaj dał zarobić ludziom. Cointelegraph i MT Gox, którzy tutaj przedłużają jeszcze tą rehabilitację, czyli ludzie mają więcej czasu na to, żeby złożyć oczywiście wszystkie dokumenty potrzebne do tego, ile stracili krypto w 2014 roku, gdy MT Gox się tutaj zamykał i teraz w tym momencie miało to być do 24 kwietnia, albo 24 kwietnia powiedzieli, że przedłużają do 28 października, czyli mają ludzie jeszcze więcej czasu na to, żeby złożyć petycję o to, ile stracili i udowodnić oczywiście, i wtedy oni będą przyjmować te wszystkie nowe petycje. Bitcoin w Tajlandii przeżywa odrodzenie, można powiedzieć, wolumen na all time high, jeżeli chodzi o zakupy w Bitcoinie w Tajlandii, także ludzie świętują, zobaczcie, na łodziach i Bitcoin tutaj sobie świetnie radzi właśnie w tym kraju. Telegraf tym razem mówi o tym, że OKEX zmniejsza ceny za trading na ich platformie, na ich giełdzie, także żeby tutaj być też fair, albo żeby mieć tutaj więcej klientów, decydują się na taki krok, gdzie to jest o wiele tańsze, wykonując trady na OKEX. Nie dla wszystkich to jest dostępne, bo tylko dla osób, które ukończyły KYC i mają przynajmniej 20 bitcoinów na swoim koncie. I dodają oczywiście, że to są o wiele lepsze restrykcje niż na innych podobnych giełdach, więc można używać OKEX taniej, ale musimy mieć 20 bitcoinów. Crypto Potato mówi o tym, że za pomocą swojej platformy, dokładnie Adam Todd wypowiada się, jest CEO of Digitech Futures, którzy będą tutaj w ogóle nie pobierać opłat za tradowanie w kontraktach futures na bitcoinie, czy chcą zniszczyć BitMEXa za pomocą właśnie tej strategii. Także zobaczymy, czy im to się uda. Po prostu dla nich BitMEX to jest Money Printing Machine, czyli maszynka do robienia pieniędzy. Oni z inną strategią, właśnie tą bardziej zero commission fee, czyli bez opłat, chcą zniszczyć BitMEXa. Block Publisher mówi o tym, że 600 bitcoinów zostały zebrane na to, żeby ściągnąć Władimira Putina, czyli zlikwidować go na jednym z kont Aleksieja Nawalnego, który zebrał 3 miliony dolarów w funduszach właśnie, które zostały zebrane na jego polityczną kampanię i może tutaj też no po prostu zebrać Władimira Putina i w końcu go odsunąć od stołku, czyli 600 bitcoinów, 3 miliony dolarów. Jestem ciekaw, czy to im się uda. CCN w Stanach Zjednoczonych poszukują dwóch Nigeryjczyków, którzy też tutaj założyli strony internetowe, zarobili 270 tysięcy w bitcoinie, gdzie oferowali bardzo szybkie zyski. Jeżeli to już słyszycie takie rzeczy, no to już chyba wiecie, że szybkie zyski 1%, 2% w ciągu dnia, 0,5%, to wiecie, czym to grozi. Wiadomo, niektóre operują przez 5 miesięcy, 6 miesięcy, zależy kiedy wejdziecie w dany scam, ale no, tutaj jest najszybsza droga do stracenia swoich pieniędzy, czy bitcoinów w tym momencie. I tymi osobami jest Kevin Usihov i Omwamene Ogorgift, gdzie oni tutaj razem oczywiście mieszkają w Stanach Zjednoczonych, dokładnie ostatnio Oregonie i Kalifornii. Trwają poszukiwania ich, na razie ich jeszcze nie znaleziono.
Jeden z użytkowników na Reddicie chwali się też, że zarobił jednego bata wczoraj po tym, jak przeglądał reklamy. Czyli uważa, że spokojnie Basic Attention Token może będzie warty kiedyś $10, bo fundamentalnie wierzę, że BAT przekroczy tą barierę w niedalekiej przyszłości. Jeżeli to by się zdarzyło, że BAT by kosztował $10, zarabiałby jednego BATa dziennie, no to rocznie by za przeglądanie reklam mógł zarobić $3,650. FOMO Activated, czyli no też mu się załączyło FOMO, ale widzimy, że dolarka albo BATa dziennie idzie zarobić. Zobaczcie, kiedyś nikt nie chciał BATów dostawać, a dzisiaj każdy je chce dostawać. No, czasy się zmieniają. Crypto Briefing, mamy też artykuł o Ripple Executive, który mówi, porównuje tutaj XRP do Stellara i innych kryptowalut. Mówi o tym, że XRP jest bardzo szybką kryptowalutą, może nie najszybszą w tym momencie, ale mają za to partnerstwa. Partnerstwa tutaj, które wyróżniają je na tle innych kryptowalut. Na przykład porównuje tutaj do Stellara i IBM, że są, pracują nawet na WorldWire. Nie ma problemu, ale nie mają tyle partnerstw, co ma XRP w tym momencie. Ponad 200 finansowych instytucji, XRP ciągle wzrasta, no ale tutaj niektórzy się zastanawiają, czy nie jest za bardzo scentralizowany dalej. Z innej strony, na przykład Nano founder Colin LeMahieu, nie wiem, czy dobrze to czytam, Nano, czyli ten, co stworzył kryptowalutę Nano, mówi o tym, że jedną z wad, może taką poważną wadą Ripple jest to, że 50% całego total market cap tokenów należy do Ripple z XRP. I wtedy widzimy, że no, niektórzy, którzy będą chcieli wchodzić w ten świat krypto, w Ripple, nie będzie to łatwy orzek do zgryzienia, bo 50% to już jest centralizacja. Oczywiście, jeżeli weźmiemy perspektywę czysto techniczną, czyli Ledger, no to już tutaj ta decentralizacja o niebo lepiej wygląda, ale to nie zmienia faktu, że Ripple ma no, bardzo duże udziały w XRP. Rząd chiński pozytywnie wypowiada się o blockchainie, technologii blockchain, co tutaj potrafią zmienić, niekoniecznie o bitcoinie, ale blockchain w Chinach jest tutaj poważany, jest jak DNA, które w przyszłości zmieni całą technologię. Także zapraszam Was do całego tego artykułu, nie mamy tutaj czasu, żeby się skupiać, ale widzimy, że sentyment rządu do blockchaina jest na tak. Bitcoin, zobaczymy co tutaj wyjdzie z tymi kopalniami, nie wydaje mi się, żeby to tak łatwo mieli zamknąć, bardziej tutaj FUD, bo bardzo dużo regionów w Chinach zarabia na tym bardzo dużej ilości pieniędzy. View Today zastanawia się, czy Bitcoin Whale nie był tutaj, Bitcoin Whale, czyli ta osoba, która ma duże pokłady bitcoinów, nie zrzuciła marketu z 5600, gdzie market bitcoin dochodził do $5600 i $200 zrzucono z ceny. I były tutaj dwie albo parę transakcji na $415 milionów, jeżeli chodzi o bitcoina. Ogólnie większość siedziała poza giełdą, ale też były parę tutaj transakcji na 2520 bitcoinów, $13,6 miliona, które też były na markecie, na giełdach. Także będziemy tutaj obserwować, czy jakieś wielkie postacie nie manipulują marketem. Cointelegraph, amerykański raper Lil Pump startuje akceptować Bitcoina na Lightning Network w tym swoim sklepie, gdzie sprzedaje koszuleczki i inne różne takie po prostu no, rzeczy związane z jego występami. Czyli amerykański raper Lightning Network dostępny, można płacić u niego. Raper ma około 17,8 miliona followersów na Instagramie, 1,2 miliona ludzi też na Twitterze i 2,3 miliona na Facebooku. Także no, ciekawa reklama, jeżeli chodzi o Lightning Network. BitBay dodaje nowe pary z funtem brytyjskim. Widzimy BTC z funtem, Ethereum z funtem, XRP z funtem, LTC z funtem i BCC z funtem. Także widzimy, że no, tutaj BitBay też wychodzi na Wielką Brytanię i ci nasi wszyscy Polacy, którzy chcą może BitBaya, polską giełdę, która jest siedzibą w Malcie już, supportować, to mogą to i zejść od razu na funta w stablecoinie. Z kolei CCN podaje nam, że BAT, czyli Basic Attention Token, już tutaj wzrósł 220% w 2019 roku, czyli widzimy, że ta informacja o tym nowym uaktualnieniu, o tym zarobku na reklamach nie jest dostępne to jeszcze w Polsce niestety. Wielka Brytania, Ameryka, chyba Kanada i parę innych krajów, ale
coraz to więcej krajów będzie dołączanych, także na spokojnie w Polsce może się pojawić Basic Attention Token już niedługo, jeżeli chodzi oczywiście o zarabianie na reklamach. Reszta już jest dostępna, możecie przeglądarkę ściągnąć, świetna jest, możecie wejść tutaj na Bitcoin Phoenix i macie w opisie link do ściągnięcia. Jeżeli nie możecie wejść na Google, też zobaczyć Brave Browser. Świetnie się używa, ja tylko dlatego nie używam jej tutaj, bo dwa razy mi zniknęły po prostu wszystkie zakładki i jakby mi zniknęły zakładki, to jest godzina, półtora godziny roboty, także nie chcę ryzykować jeszcze raz, a normalnie do przeglądania używam Brave'a. Kosmos Atom pojawi się na Binance w przyszłym tygodniu, także uważajcie na tą kryptowalutę. Kosmos będzie na Binance. Wow. Widzimy, że po tej informacji na dziennej 8,61%. Zobaczmy giełdy, jakie mają. Teraz Poloniex, Huobi, Kraken, także mogą być jeszcze wzrosty na tej informacji, jeżeli chodzi o Kosmos i no to informacji, że dodadzą się na Binance. Transakcje Bitcoina są na 400 tysięcy transakcji dziennie wczoraj. Zobaczmy, jak to się tutaj kształtuje, jeżeli chodzi o all time high w transakcjach, czyli najwięcej transakcji w Bitcoinie mieliśmy w grudniu 2017 roku, 490 tysięcy, w grudniu 6 też 2017, 443 tysiące transakcji. I zobaczmy teraz, w kwietniu 24 mieliśmy 404 tysiące transakcji, czyli to jest nasza 8 pod względem all time high. No dochodzimy z Bitcoinem pomału do tych liczb z grudnia 2017 roku i początku 2018. A jeżeli chodzi o Binance, mamy możliwość teraz na aplikacji Binance App na Androidzie, nie trzeba już wchodzić na główną stronę Binance, kupowania krypto za Visa i Mastercard, karty kredytowe oczywiście. Także możecie to zrobić z poziomu telefonu na Androidzie. Tu mamy porównanie wszystkich, no nie wszystkich, ale giełd, które mają najniższe opłaty. Binance, FeeMaker 0,1%, FeeTaker 0,1%, OKEX 0,1%, 0,15%, potem mamy Huobi 0,2%, 0,2%, Bithump 0,15%, 0,15%, Bitfinex 0,1%, 0,2%, Xena Exchange już jest, to jest jeszcze mniej niż Binance w tym momencie, czyli świetnie. HitBTC 0,1%, Zerbait i 0,1%, BitZ, czyli widzimy, że Binance jest tutaj w tej czołówie tych wszystkich, tutaj Xena Exchange, ale nie wiem, co to jest 0. Także nie wiem, ale mamy Binance, OKEX, Huobi, którzy tutaj sobie świetnie radzą, Bithump tak samo. Dajcie znać, czy któreś jeszcze są może lepsze, jeżeli chodzi, albo tańsze niż Binance, może są. Dajcie znać w komentarzach. Na Shitcoin Offering strona mamy tutaj informację o tym, jak market reaguje na tweety CZ z Binance, czyli mamy 3 lutego IO BitTorrent. Proszę, mamy tweet, wzrost Binance. 20 lutego tweet od CZ z Binance, że testują DEX, delikatnie spada. Potem mamy IO Fetch, za każdym IO idziemy w górę. Potem marzec 16, gdzie podziękowania były od 300 tysięcy followersów, idzie na $15, czyli zobaczcie, 6, 11, 11, $15. Potem mamy IO Seller, wzrost znowuż do marca 26, $16 i idziemy jeszcze wyżej. Mamy 15 kwietnia, gdzie dodajemy o BSV, że delistują, czyli usuwany jest BSV, $19 i DEX. Teraz w tym momencie mamy $24 za jeden Binance. Zobaczcie, jak reaguje tweet, albo bardziej wiadomości wysłane przez CZ Binance na tweecie i cena idzie tak samo. Także CZ Binance robi świetną robotę, jeżeli chodzi o shill swojego projektu. Jeżeli macie konto na Spend.com, widzimy, że możemy też mieć dołączony ARK i to świetnie razem współpracuje właśnie na tym Spend, na tej karcie jest dodana kryptowaluta ARK. Tutaj mamy ciekawy tweet, jeżeli chodzi o Binance. Zobaczcie, na Binance mamy w tym momencie 10 milionów zarejestrowanych użytkowników z marketem, który do tutaj mocno, agresywnie będzie używał BNB tokena. I dzisiaj, jeżeli na przykład wyślą za pomocą maili do tych 10 milionów zarejestrowanych użytkowników, żeby po prostu przejść na Binance Chain czy cokolwiek, jeżeli tylko 1% tych osób zdecyduje się na po prostu jakąś akcję z Binance Chain, no to będzie najbardziej użytkowy chain, czyli blockchain do tej pory.
na samym początku. Czyli wystarczy, że wyślą maila, mamy Binance Chain, 1% z 10 milionów i to będzie najbardziej użytkowna platforma, jeżeli chodzi o blockchain. Teraz wiemy, gdzie się pojawiają nasz DaVinci i MM Crypto, także DaVinci Secta Show Hide the Pain, czyli pije po prostu drinki, żeby po prostu też zareagować na te nietrafione niektóre oczywiście prognozy, ale powiem wam, ja tam lubię DaVinciego, nie mam do niego nic problemu. Chris też świetny człowiek, pozwala nam tłumaczyć na polski audycje wszystkie polskiego pochodzenia, także dzięki, chłopaki, robicie świetną robotę. Okej, okay, przejdźmy do polskich youtuberów. Co tutaj się dzieje? Mamy pierwszego, Instytut Kryptografii, jak analizują projekty, fundusze, inwestycje i anioł biznesu. Eksatoshi, mamy Crypto Newsy 119, Newsflash, Lis wychodzi z lasu, Core 1.6 oraz Atomic Wallet i Scam Alert, Malware atakuje Ledger Live. I dzięki Mike za sprecyzowanie tego artykułu. Stokeneor Antminer S9, który no chyba tutaj nie mówił o S9, tylko bardziej S15, S17 może, bardziej, bo cena jest o wiele niższa. Także dzięki Mike, że no czuwasz, dzięki. Dalej mamy instytut, już mieliśmy Encyklopedia Kryptowalut. Skąd ta przerwa i co dalej? Encyklopedia Kryptowalut. Dalej mamy FX Max. Kurs analizy technicznej, RSI, jeden dalej to jest Tomasz Rozmus, Tokeneo News, Europa wierzy w kryptowaluty, cena Bitcoina powyżej 5000 dolarów, blockchain w szpitalach. Tu za nim jest Kryptoraport, Bitcoin Tron, Samsung, Lisk, plotki, kłamstwa i obietnice na rynku. Dalej jest X grosz, złotówka, stablecoin nadchodzi, gdzie jest adopcja kryptowalut. Blok prezesa, korekta na Bitcoinie ciągnie rynek w dół, kryptowaluty, akcje, surowce, forex, przegląd rynków. I mamy jeszcze na koniec Isle of Crypto, czym jest UTXO, kwadrans z krypto. Także mamy tutaj wszystkich pozałatwianych. Teraz przejdźmy na parę komentarzy, odświeżmy je jeszcze, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tak, 4000 dzisiaj zostało i na koniec jeszcze przed komentarzami dodajmy, co się dzieje na Patronite. Czyli mamy 78 patronów w tym momencie, jesteśmy na liście 75, jeżeli chodzi pod liczbą patronów na całym Patronite, 88 miejsce, jeżeli chodzi o miesięczne wsparcie, czyli o kwotę 1430 zł. Ta kwota pozwoliła mi już teraz, już wam mówię, wziąłem sobie jeden dzień więcej. Bitcoin Phoenix od za 4 tygodnie będzie pracował tylko 2 dni w drugiej pracy, to będzie poniedziałek i środa. Dzięki wam, to jest dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, wejdźcie sobie tutaj o autorze i dowiecie się, dlaczego w ogóle ten Patronite powstał. Dziękuję z każdej z was, czy to jest 10, 20, 50, 100 zł, jesteście tak samo traktowani na Patronite. Tutaj możecie też, o akurat Janusz coś pisze, często tutaj też jesteśmy i dyskutujemy na różne tematy. Wszystko to pojawia się też na społeczności, co dodaję tam. Oczywiście troszeczkę od kuchni mogą zobaczyć, ile to trwa na przykład na Patronite. Nic więcej się tutaj wielkiego nie dodaje. Przejdźmy na komentarze. Zobaczmy, kto tutaj będzie pierwszy, jeden zdecentralizowany na koniec. Radosław S. Te wykresy są tak podobne, że aż nieprawdopodobne, ale gość dobrze prawi, widzicie? I dlatego dla mnie nie jest ważne, czy koleś ma 1000, 5000, 100 tysięcy subskrypcji. Dla mnie jest najważniejszy content. To, co on robi po wyjściu z komputera i nie wiem, czy gra w szachy, czy... Dobra, jeżeli nagania na swoje i ktoś się nadział na to, no to też jest ważne, żeby też całokształt człowieka przedstawić, ale dla mnie żadna z tych jego mów o to, żeby wejść w grupę prywatną u niego, no po prostu nie zadziałała. Ja tutaj nie mam pod tym względem żadnego żalu. Przedstawiam tylko informacje, także Radosław, dzięki. Druga osoba gdzieś tutaj była. Krzysiek Światowski, to jest wykład dla Januszów. Każda bessa i hosta jest inna. A ja napisałem, jestem Januszem. Maciej, masz rację, wykład dla Januszy, ale gość mówi ciekawie. I jak na razie miał i ma rację. I tutaj tego mu nie odbierzemy. Mamy też Majka Satoshiego, który nam tutaj oczywiście opowiedział. Dzięki, naprawdę serio, dzięki Mike Satoshi, że podałeś jeszcze raz o tym S17, bo tylko tak też mi się wydaje, że chodziło o S17, nie o S9. Także dzięki za tą podpowiedź. Konserwatywny imperialista powiedział, że zaraziłem kolegę prezesa swoją predykcją. Aha, bo mówię często predykcja, tylko dlatego, że z angielskiego się tłumaczy prediction, albo predykcją, chyba o to tutaj chodziło. Też używa tego słowa, napisałem, a potem Karol Lorak. Mam wrażenie, że też wziął czytanie komentarzy od ciebie, Feniks. Chłopy,
tyle książek przeczytały, to i predykcje dochodzą. Dokładnie, dokładnie. I nie mam problemu z blogiem prezesa. Świetny kanał, też często słucham. Najczęściej przesuwam tylko na Bitcoina, bo po prostu nie mam czasu o innych, ale słucham prezesa i fajnie też tutaj nadaje. Także niech robi, jak uważa, czy kopiuje, czy nie. Jest naprawdę ciekawym kanałem. Dobra, na koniec jeden komentarz zdecentralizowany, a więc okej, dodamy z wróżenia z fusów, tym razem zobaczymy, kto tutaj wyjdzie na komentarz. Mamy WG. Fenix, polecam nacisnąć space, jak chcesz zatrzymać film. Nie będziesz musiał latać kursorem. Gratulacje 4K. Kursorem, aha. Nie używam, zobacz, co się dzieje, jak użyję kursora. Słyszysz to? A moja myszka jest bardzo cicha, także mycha nie będzie wam przeszkadzać, a za każdym naciśnięciem będziecie słyszeć to w mikrofonie, dlatego tylko nie używam, ale dzięki za podpowiedź, dziękuję wam wszystkim, jeszcze raz 4K, super, super, cieszę się, że wam się podoba, no i to jest najważniejsze, a wtedy mi się też jeszcze łatwiej tutaj robi tą całą robotę, także życzę wam wspaniałego piątku, bo dzisiaj mamy piątulo, piątunek, piątoneczek, piątusio. Także weekend, aż mikrofon mi prawie spadł z wrażenia, że mamy piątek. Okej, pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.